Piotrek, gratulujemy zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Jak ten mecz wyglądał z Twojej perspektywy? No i chyba jesteś takim cichym bohaterem, bo w końcówce kilka udanych interwencji. Szczególnie byliśmy zespołem, który prowadził grę, na pewno wyglądaliśmy nieźle. W końcówce meczu troszeczkę niepotrzebnie się cofnęliśmy. No i zespół Polonii jakieś tam sytuacje sobie stworzył. No ale ogólnie podczas przebiegu meczu na pewno byliśmy zespołem lepszym. Mogliśmy strzelić drugą, trzecią bramkę, nie wpadły. Ważne jest, że konsekwentnie graliśmy do końca, 0 z tyłu, 1 z przodu, 3 punkty. Kiedy dowiedziałeś się, że wystąpisz w pierwszym składzie? Generalnie już jutro, wczoraj przeczuwałem, że taka sytuacja będzie, bo tam Adrian się źle poczuł, a na 100% już wiedziałem dzisiaj po trawie. A jak to jest z Twojej perspektywy takie wchodzenie właśnie na boisko, że nie jesteś tym bramkarzem numer jeden, który gra w każdym spotkaniu, tylko wchodzisz od czasu do czasu. Jak się czujesz w takiej roli? Na pewno było widać w paru interwencjach, że jest trochę inne wyczucie tej piłki, odległości. No trzeba troszeczkę wprowadzić. Mam nadzieję, że z biegiem meczy, jeśli dostanę dalej szansę gry, będzie to wyglądało lepiej. Właśnie masz nadzieję, że teraz na dłużej zagościsz w bramce po dzisiejszym dobrym występie. Czy w meczu z Opolem możemy Cię zobaczyć w pierwszym składzie? Mam taką nadzieję, wiadomo, że wszystko jest w rękach trenera. Ja będę teraz tym meczem, mam nadzieję, że też jakoś przekonałem go do siebie i każdym następnym treningiem będę starał się, żeby postawił na mnie w meczu w Opolu. A powiedz mi, jak z Twojej perspektywy wygląda gra przy sztucznym świetle? Bo chyba kibicom to się podoba, czy Wam, piłkarzom, zwłaszcza bramkarzom, przeszkadza to sztuczne oświetlenie, czy lepiej się gra jednak przy naturalnym świetle? Nie, zdecydowanie fajnie jest, wiadomo, jest taka troszeczkę inna atmosfera, takiej prawdziwej piłki. Jeśli chodzi o nas, o całą drużynę, czy od bramkarza, jak najbardziej sztuczne światło jest bardzo, bardzo wskazane dla nas. Awansowaliście na trzecie miejsce w tabeli, czy w ogóle patrzycie w tą tabelę, czy jeszcze się w ogóle nie skupiacie na sytuacji, która obecnie jest w ligowym zestawieniu? Wiadomo, że siłą rzeczy na tą tabelę się patrzy i wiadomo, że awans nie robi teraz w sierpniu, wrześniu, w październiku, tylko robi się w drugiej rundzie, ale patrzymy po cichu na tą tabelę i chcemy się w niej jak najwyżej piąć i te punkciki sobie łapać. Teraz przed Wami spotkanie z Odrą Opole. Do niedawna jeszcze liderem, teraz Raków ich wyprzedziło, ale mają tyle samo punktów. Jak nastawiacie się na ten pojedynek? Czy to będzie dla Was zdecydowanie ważniejszy mecz niż to chociażby dzisiaj, czy traktujecie ten mecz jak każdy ligowy pojedynek? Ogólnie za każdy mecz się dostaje 3 punkty, więc czy 3 punkty dostaniemy z Polonią, czy z Odrą, to nie ma różnicy. Ważne, tylko 3 punkty były. No i skupiamy się, żeby ten mecz wygra. Wiadomo, że to taki mecz troszeczkę, wiadomo, jest mecz o 3 punkty, ale jest o 6 punktów, bo jest przeciwnik nad nami, więc fajnie by było te punkty podrobić do nich. A jeszcze zapytam na temat atmosfery dzisiaj na stadionie, bo było chyba rekord frekwencji w tym sezonie. Po raz pierwszy przyjechali kibice drużyny gości. Jak to by się grało w takich warunkach z tym dopingiem z dwóch stron? No wiadomo, że jak jest dużo kibiców i kibiców gości, to atmosfera jest tak, jak pan widział, tak? Jest gorąca i wiadomo, że lepiej się w takiej atmosferze gra. Przynajmniej my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej w Radomiu. No i taką chcemy mieć co tydzień, co 2 tygodnie, jeżeli gramy mecz u siebie.